Panie burmistrzu, na jeziorze kolejny raz pojawiły się śnięte ryby. Czy znana jest przyczyna tego zjawiska? Nie, przyczyna nie jest znana. W tej chwili trwają badania. W związku z wystąpieniem tego zjawiska powiadomiliśmy, mówię tutaj o samorządzie gminnym Wody Polskie, który jest właścicielem tego zbiornika. W imieniu Skarbu Państwa pełni tutaj obowiązki właścicielskie. Powiadomiliśmy zarządcę tutaj tego jeziora, takie właściwie dzierżawcę, można powiedzieć, rybackiego, który jest odpowiedzialny za tutaj gospodarkę rybacką na tym terenie. Z własnej inicjatywy tutaj prowadziliśmy takie działania związane z natlenieniem tutaj wody, aby tutaj zminimalizować tutaj no, ten stan, który powstał, czyli żeby tych śniętych ryb było po prostu mniej. Powiadomiliśmy oczywiście inne służby, mówię tu o inspekcji weterynaryjnej. Tutaj służby te pobrały do badania ryb i mam nadzieję, że w przeciągu najbliższego okresu czasu te wyniki tutaj będą znane i wtedy poznamy przyczynę. Oczywiście również inspekcję tutaj sanitarną, czy również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, tutaj delegaturę w Pile. Te wszystkie służby tutaj na bieżąco monitorują, kontrolują, jak również tutaj jednostka samorządowa nasza. Od tego roku mamy pozwolenie na prowadzenie również działań związanych z rekultywacją. Mieliśmy 2-letni okres przerwy, bo zależy nam jako gminie, żeby ta woda była tutaj jak najczystsza, aby tutaj no ona była przyjazna tutaj środowisku. Prowadzimy tutaj działania rekultywacyjne, między innymi prawdopodobnie tutaj decyzję podejmę, żeby jeszcze dodatkowy aerator zamontować, no, który będzie powodował dodatkowe natlenienie i zwiększenie tutaj takiego pozytywnego efektu na to, co żyje w wodzie. Również tutaj takie działania będziemy prowadzili w roku przyszłym i następnych. Jeżeli te działania były prowadzone, tych ryb śniętych nie było, one się pojawiły w zasadzie w ubiegłym roku i w tym roku. Zaczęliśmy te działania tutaj prowadzić na krótko przed tutaj tym zjawiskiem, ale było to spowodowane tym, że no musieliśmy całą procedurę przeprowadzić, aby tutaj formalnie móc wyjść na to jezioro i tutaj no robić wszystko, żeby stan tej wody mógł się poprawić. Moje prywatne zdanie tutaj, może ono ma mniejsze znaczenie, bo najważniejsze znaczenie to ma to, co wyjdzie z wyników badań, no to jest to, że jednak na dnie tego jeziora wiele nieczystości jest. Kiedyś, przypomnę, jeszcze tak ponad 20 lat temu jezioro było zlewnią no, wszystkiego, co szło z kanalizacji ogólnospławnej. Natomiast w tej chwili te ścieki są właściwie i sanitarne, i ścieki tutaj deszczowe są odcięte, ścieki deszczowe po prostu przechodzą przez separatory, przez piaskowniki, dopiero wówczas wpływają. No ale zobaczymy, co wykażą badania, no wtedy będziemy mogli już taką konkretną dyskusję podjąć. Ja myślę, że wiele informacji, które się pojawiają w mediach, to są informacje, które są pod wpływem emocji. Ja rozumiem każdą osobę, która jeżeli zobaczy śniętą rybę, to oczywiście jest to zjawisko no, szkodliwe dla każdego. Ja też jestem na to uczulony, ale pewnych tutaj zjawisk nie możemy zmienić, mimo że no tutaj będziemy się bardzo starać. Jeszcze raz przypominam, że gmina Rogoźno nie jest właścicielem, ale robi wszystko,
żeby ten istniejący stan tutaj poprawić. Ja mam nadzieję, że na takie spotkanie tutaj umówimy się po otrzymaniu wyników badań i wtedy to będzie no, wiarygodne jakieś stwierdzenie tego, czy to było spowodowane działaniami tutaj miasta, czy działaniami kogoś innego. Myślę, że te wyniki pokażą. Ja chcę te również zauważyć, że takie zjawiska w związku tutaj z panującą pogodą, one miały miejsce na wielu innych zbiornikach wodnych i szczególnie na takich zbiornikach jak chociażby zbiornik tutaj jeziora Rogoźno, który nie jest zbiornikiem zbyt czystym, a musimy robić, żeby ten stan poprawić. Również tutaj wielka krytyka jest na temat przepławki. Ja chcę powiedzieć, że tą budowlę poprzednicy Wód Polskich zrobili tutaj, bo to jest też adresowane do gminy. Gmina wielokrotnie zwracała na to uwagę, ale robił to wówczas Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych. Obecnie tutaj Wody Polskie przejęły tutaj to zadanie i myślę, że do tej instytucji należałoby kierować zapytanie, bo niektórzy nie mając takiej wiedzy kierują to wszystko do gminy. My oczywiście te uwagi wszystkie przyjmujemy i staramy się przekazywać. Zresztą z Wodami Polskimi mamy tutaj zawarte takie porozumienie na temat współpracy, bo staramy się wzmocnić tą instytucję, bo zależy nam na czystości zarówno jeziora Rogoźno, jak i jeziora Budziszewskiego. Również staramy się, aby tutaj wełna, czy mała wełna, no, zachowała tutaj i była coraz czystsza i na to są również ukierunkowane działania gminy. Staramy się wejść również we współpracę z innymi samorządami. Myślę tu chociażby o gminie Skoki, bo z tego kierunku dosyć duża ilość biogenów spływa, szczególnie wtedy, gdy spuszczana jest woda ze stawów, czy no, nawet gdy to nie jest tutaj wykonywane, czy gdyby ta woda nie jest spuszczana, to wyniki badań, które są tutaj prowadzone, ale przez instytucję czy przez podmiot, który zajmuje się w ogóle oczyszczaniem wody, no, wskazują na to, że tych biogenów dosyć sporo dopływa również z zewnątrz. Także działania, myślę, że na miarę możliwości finansowej tutaj gminy prowadzimy i będziemy starali się je prowadzić dalej, ale wrócimy może do dyskusji po uzyskaniu tutaj wyników od służb, które są za to odpowiedzialne.